Cześć, załoga, z tej strony i tu zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Trenera. Tym razem postanowiliśmy, żeby właśnie naszym wyborem był Kuba Paszykowski. No i z tych trzech klubów, które dostaliśmy ofertę na sam początek, ŁKS wydawał mu się najbardziej realistycznym zespołem, do którego Kuba Paszykowski mógłby przejść. No i możecie zauważyć, mamy jedną kluczową postać, jest to Ramirez, Sekulski jest jeszcze ok, Malarz jest spoko, ale wydaje mi się, że młody goalkeeper przydałby nam się właśnie do składu, żebyśmy go mogli rozwijać. No i tak prezentuje się Kuba Błaszkowski właśnie koło loga ŁKS-u. Miłosz Mleczko to jest pierwszy nasz zakup za 460 tysięcy, wydaje mi się, że ok oferta. Adam Krzanowski, także młody perspektywiczny środkowy obrońca. Aleksander Buksa z Wisły Kraków, który może fajnie się rozwinąć, ale także Wiśniewski także do nas przyszedł, ale to już w okienku zimowym. Wydawało mi się, że fajnym projektem będzie właśnie ściąganie młodych zawodników, którzy nie mieszczą się w składzie, i później ich promować. Po 27 kolejkach zajmują 13 miejsca. Niestety wyeliminowało nas Korona Kielce w pierwszej rundzie 3-1, ale dostaliśmy ofertę z Wisły Kraków. Stwierdziłem, no to jest taka sytuacja, że musimy podpisać, bo to byłoby nierealistyczne, gdyby Kuba Waszykowski odrzucił ofertę właśnie z Wisły Kraków. No i tu możecie zauważyć, jakim składem chciałem grać w tym sezonie. Chciałem grać 4-5-1, tylko że nie na skrzydłowych, a bardziej środkowych pomocników, żeby zagęścić ten środek pola. No i tu możecie zauważyć, że Wisła była na 9 miejscu i to 9 miejsce utrzymałem z tego powodu, że nie mieliśmy szans wskoczyć właśnie do pierwszej ósemki, bo była za duża strata. Choć wydawało mi się, że mogliśmy, ale niestety jeden punkt nam zabrakło, więc źle to wszystko obliczyłem. Ale miejmy nadzieję, że kolejny sezon będzie tym kluczowym i pokaże Kuba Paszykowski swój warsztat trenerski. Karol Fila do nas przychodzi, zawodnik, który nie mieścił się w Lechii Gdańsk, z tego powodu, że tam został doświadczony prawy skrzydłowy, prawy obrońca dokupiony. Kupiliśmy też Drkala, zawodnika, który też także nie mieścił się właśnie w drużynie swojej, a jest mega utalentowany i mógłby się fajnie rozwijać, tak samo jak Dira, Śliż, Bida czy właśnie Kamiński. To są wszyscy zawodnicy, którzy mogą się rozwinąć, ale niekoniecznie mieścili się właśnie w składach swoich drużyn. Po 30 kolejkach zajmowaliśmy 6 miejsce, ale fenomenalna końcówka, gdzie nie przegraliśmy żadnego spotkania, dała nam awans na 3 miejsce, więc zagramy w Lidze Europy, przynajmniej w eliminacjach. Tu Wisła Płock niestety wyeliminowała nas w pierwszej rundzie. A tutaj możecie zauważyć, że Bida idealnie wkomponował się ten skład z Drachalem. 16 bramek, 15 właśnie tego czeskiego napastnika. No i w tym sezonie zmieniliśmy delikatnie ustawienie. Zagraliśmy 4-2-3-1, czyli to, co trenowaliśmy właśnie w ŁKS-ie. I wydaje mi się, że to jest najlepsza formacja na ten moment właśnie dla Wisły Kraków z Wojtkowskim jako tym rozgrywającym. No i też mi żal było tego mega fajnego zawodnika, którym był Buksa, dlatego go zakupiłem do Wisły Kraków z powrotem. No i tu możecie zauważyć, że też potrzebowałem drugiego napastnika, bo ten Czech mógł zostać sprzedany, dlatego się zabezpieczyłem jeszcze Fina, dokupiłem właśnie do tego fajnego mojego zespołu. No i tu możecie zauważyć, Bida w Pucharze Polski zwyciężył na mecz, więc wygraliśmy właśnie z Legią Warszawa, więc mega gratulacje dla Wisły Kraków i całej organizacji, że po tylu latach wreszcie odnieśli sukces. Tu możecie zauważyć, jakich zawodników zakupiłem, ale także na przykład Łyszcza został wypożyczony do nas, a był naprawdę moment, że ten zawodnik ciągnął nasz zespół, więc zastanawiałem się, czy w kolejnym sezonie właśnie nie zakupi tego chłopaka, choć miał tylko 4 bramki w tym sezonie, ale na samym początku chyba w każdym spotkaniu strzelał. Dopiero później gdzieś tam Kamiński zaczął rosnąć, Bida się wyleczył po kontuzji i ten zawodnik po prostu mniej grał. Ale na początku kolejnego sezonu stwierdziłem, okej, weźmy go do ekipy, możemy go gdzieś tam wytrenować, może się fajniej rozwijać. To samo jak Adam Krzanowski, który już był po prostu za dobry dla ŁKS-u, dlatego przyszedł do nas, żeby jeszcze bardziej się wypromować i dostaliśmy świetną ofertę za Bidę, więc szkoda by było nie wykorzystać właśnie tego potencjału transferowego. A tu możecie zauważyć, że awansowaliśmy do Ligi Europy. No i tutaj możecie zauważyć, że byliśmy bardzo blisko Mistrzostwa Kraju, ale niestety przegraliśmy z tą Legią Warszawa, z którą wygraliśmy właśnie Puchar Polski 2-1. Tutaj w Lidze Europejskiej przegraliśmy w grupie B wszystkie spotkania, strzelając tylko 2 bramki, to pokazuje, jak słaba jest polska liga, ale niestety. Ale przynajmniej awansowaliśmy. 22 bramki, Wojtkowskiego 12 asyst. Ci zawodnicy też są bardzo młodzi, więc w tych europejskich pucharach brakowało tego doświadczenia. Oczywiście mamy fajnych, utalentowanych zawodników, takich samo jak Medved na bramce, Grabowski, który fajnie się rozwija, Młyński, który zastąpił właśnie Bidę.
Ale Młyński jeszcze nie jest nawet złotą kartą, więc on musi dorosnąć. Tutaj nasz napastnik czeski, którego spodziewałem się, że 2 lata już temu odejdzie, teraz odszedł. No i tu możecie zauważyć, że na szczęście awansowaliśmy właśnie do Ligi Europy po bardzo wyczerpującym 2 meczu z drużyną z Austrii. Tutaj możecie zauważyć, że także zakupiłem zawodnika ze Śląska Wrocław, mega utalentowanego Szwajcara, ale także Bargiel, który też był ze Śląska Wrocław, więc troszkę wykupiłem ten Śląsk Wrocław, który mega groźny był w tym sezonie, ale na szczęście to my zdobywamy mistrzostwo, także rozgromiliśmy finale właśnie przeciwko Lechowi o Puchar Polski. Tu możecie zauważyć, że po raz kolejny zagraliśmy w grupie L i po raz kolejny przegraliśmy wszystkie spotkania, 0 na koncie. No i tak delikatnie mówiąc, Kuba Szkowski nie był w najlepszych relacjach z klubem, z tego powodu, że klub chciał ponad stan jakieś niesamowite wyniki, żebyśmy wreszcie zagrali w Lidze Mistrzów, żebyśmy wreszcie awansowali gdzieś. Dlatego Kuba stwierdził, że zmieni delikatnie formację na 4-2-2-2, żeby właśnie zabezpieczyć ten środek pomocy, ale także dać większy atak. Zwłaszcza, że przyszedł do nas taki zawodnik jak Pisano z wolnego rynku. No i tutaj Malmö od nas zostało 3-1, później 2-1 w eliminacjach do Ligi Europy. Do Ligi Mistrzów, przepraszam bardzo. Później Dynamo Zagrzeb, który się mega bałem, rozgromiliśmy 3-1, więc niesamowita euforia właśnie w Krakowie. A następnie 3-1, więc 6-2 w 2 meczu. No i zagramy z Barceloną, z Napoli i z Benficą, więc naprawdę ciekawa grupa, którą wydaje mi się, że możemy awansować z 3 miejsca, bo z Benficą wydaje mi się, że właśnie będziemy walczyć. Tutaj 2 miejsce zajmujemy właśnie w naszej lidze. No i niestety tutaj 21 bramek dostaliśmy i 0 punktu, ale zagraliśmy, dostaliśmy pieniądze, więc o to chodzi właśnie zarządowi, żebyśmy reprezentowali ten zespół. I niestety, choć w europejskich parach nie najlepiej nam szło, dostaliśmy ofertę z Anderlechtu, więc stwierdziłem, okej, to jest ten moment, gdzie możemy spokojnie odejść. Graliśmy właśnie taką formację na sam początek. Bakali, Flap, to są zawodnicy, których znamy. Dokufanie, że jeszcze jest w tym zespole, bo to jest mega utalentowany belgijski skrzydłowy. No i tu możecie zauważyć, że po 20 spotkaniach Anderlecht zajmował 1 miejsce z minimalną przewagą. No i na początku zakupiłem zawodnika za 10 milionów, który jest wart prawie 30, ale miał bardzo dobrą klauzulę wykupu, dlatego go zakupiłem. No i tu możecie zauważyć, że zagraliśmy w finale właśnie Kroki Cup. No i tu wygraliśmy 2-1, Flapi i właśnie nasz prawy obrońca strzeli bramki. Tu możecie zauważyć jeszcze, że Błaszczykowski wyszedł z doku właśnie na konferencję prasową. Teraz możecie zauważyć, że niestety nie obroniliśmy mistrzostwa z tego powodu, że klub Bryż grał niesamowicie. Dotarliśmy także do ćwierćfinału, więc byliśmy już w tej okresie, gdzie Anderlecht walczył właśnie w Lidze Europy i naprawdę dobrze potoczyły się jego losy, bo zaczęliśmy od 1-16 i to dobrze wszystko wyszło. Tu możecie zauważyć, że kolejny sezon zaczynamy już z takimi ambicjami mistrzowskimi, to jest na pewno. Dlatego przyszedł do nas Patryk Dziczek, zawodnik, który może grać jako defensywny pomocnik, a takiego nam brakowało w klubie, żeby w tych najważniejszych spotkaniach takiego zawodnika mieć przynajmniej na ławce. Tak samo jak Mbajo, który do nas przychodzi, może być takim kluczowym rezerwowym, ale także graj na prawym, na lewym skrzydle, więc mega mi się przyda. Tutaj bardzo dużo zakupów. Marlon, Okereke do nas przychodzi, Nowak. Naprawdę ciekawe transfery dokonaliśmy. Większość była za darmo, większość była też, żeby zdobyć mistrzostwo, co nam się nie udało, bo zdobyliśmy 2 miejsce. No i tu zarząd patrzył na nas takim: ten gość się sprawdził w Wiśle, ale może u nas nie najlepiej zadziałał. Ale na szczęście awansowaliśmy z grupy D właśnie Ligi Mistrzów, więc zdobyliśmy 1 punkty, tak można powiedzieć, w tych europejskich pucharach w roli właśnie trenera Kuby Boszykowskiego. Van Bergen, 23 bramki, fenomenalny sezon właśnie tego zawodnika. No i nasz zawodnik środkowy też miał bardzo dużo asyst. Tu możecie zauważyć, że zmieniliśmy delikatnie formację, graliśmy 4-3-3 z cofniętą formacją, ale z posiadaniem piłki. To całkiem nieźle wychodziło, ale niestety brakowało tej kropki nad i, żeby zdobywać cokolwiek. Tutaj znalazłem bardzo fajnego defensywnego pomocnika, żeby właśnie Dziczkiem się wymieniali tymi pozycjami, tak samo jak Raskin do nas przychodzi. No i na szczęście tym razem zdobywamy już mistrzostwo z dużą przewagą właśnie nad Genkiem czy z Club Brugge. Tu możecie zauważyć, że także wygraliśmy Puchar Kroki Cup, żeby po prostu być tym dominatorem w tych wszystkich rozgrywkach. Tutaj niestety odpadliśmy z Monaco, a Wisła na przykład wygrała z Feyenoordem, więc wielkie gratulacje dla tego zespołu i nowego trenera, który gdzieś tam ja zbudowałem ten klub od podstaw, a ktoś już po prostu
spokojnie rozbudowuje tą całą maszynę, ale tutaj też musieliśmy zbudować zespół od podstaw z tego powodu, że dużo zawodników brakowało, ale na przykład w tym momencie fajnych paru zawodników ściągnęłem i dostaliśmy niesamowitą ofertę za Duku, 140 milionów. I tak 149, stwierdziłem, musimy go sprzedać i zainwestować. Czy to w szkółkę, ale też mega utalentowanych zawodników za klauzulę odejścia. Paulinho, który grał w klubie Bridge, stwierdziłem, okej, spoko, niech przyjdzie. Charles de Ketelaere, chyba tak to się wymawia, zawodnik z Belgii, który grał w średniaku po prostu Ligi Włoskiej, przychodzi do mistrza Belgii, który ma ambicje, żeby grać o coś już w Lidze Mistrzów. Wygraliśmy mistrzostwo, wygraliśmy puchar i w 1/8 odpadliśmy niestety w pierwszym meczu 4-1, ale później 0-0 i pokazywało, że mamy potencjał, żeby osiągać zdecydowanie lepsze wyniki. Tu możecie zauważyć, że graliśmy tak trochę w stylu Mourinho właśnie w FC Porto, czyli ten Deco, który był ustawiony jako ten podwieszony za napastnikami, ale ci napastnicy bardzo często wychodzili jako skrzydłowi. I taki sposób zagrałem właśnie w tym sezonie, to się spłaciło. I dostaliśmy ofertę z Werderu Brema. No i Kuba Błaszczykowski wreszcie wrócił do Bundesligi. Takim składem zaczęliśmy, z formacją 5-3-2. Oczywiście ja to zmieniłem, bo nie chciałem grać na 5 obrońców. No i na początku przychodzi do nas Schulz, którego w ogóle nie byłem zadowolony z tego powodu, że ten gość łamał się praktycznie co sezon. Później zakupiłem takiego zawodnika jak Jacobs, który będzie na pewno filarem mojej obrony, ale także zakupiłem Kozłowskiego, polskiego bramkarza z Wisły Kraków, Budsena, Jebach Junior, Cabrel. To są wszyscy zawodnicy niestety już wygenerowani przez FIFA, więc tych realistycznych takich zawodników już w tych latach nie ma praktycznie. No a możecie zauważyć, że my zajęliśmy dosyć solidne miejsce w środku tabeli. Oczywiście mieliśmy awansować zdecydowanie wyżej, ale Werder Bremen nie miał składu, nie rozumiałem troszkę tego. A na przykład tu Fila gra, taka ciekawostka, nasz były podopieczny. Miał grać o coś, za to wygraliśmy Puchar Niemiec, więc to jest wielka szansa dla nas, żeby pokazać się po raz kolejny w Lidze Europy. Ale ten zarząd był niesamowity, on chciał osiągać sukcesy, a nie dawał pieniędzy, więc naprawdę mieliśmy problem z kupowaniem zawodników i braniem po ich skrzydła, żeby oni się rozwijali. Jak widzimy, ustawiliśmy bardzo wąsko tą formację, bo nie graliśmy na skrzydłowych, tylko takich ofensywnych prawych pomocników i lewych pomocników. Tu możecie zauważyć, że Philips Meisel do nas przychodzi, mega talent z Niemiec, który może grać jako podwyższony napastnik, a my znowu zajmujemy w środku tabeli 9 miejsce. Więc zarząd znowu był zły, znowu było rozczarowanie, mówienie, że Kuba Błaszczykowski się nie nadaje na właśnie już Bundesliga, ale za to dotarliśmy do półfinału Ligi Europy, gdzie przegraliśmy oczywiście, dostaliśmy niesamowity łomot od Manchester United, ale pokazaliśmy się całkiem fajnie. Pokazaliśmy, że umiemy już rywalizować z najlepszymi i wydawało mi się, że Kuba Błaszczykowski powinien mieć dosyć dużą pozycję w klubie, ale niestety w tym sezonie nigdzie nie zagramy, ale mogłem za to zakupić młodych zawodników, których mogliśmy rozwinąć w tym sezonie, ale na przykład Baran, 80 overall, bardzo młody w wieku, tak samo jak Hoekstra, który ma mega duży potencjał, ale także inni zawodnicy, zwłaszcza ten napastnik. Tych dwóch ostatnich zawodników zostało oczywiście podpisanych jako wolni zawodnicy, którym kończyło się kontrakt, dlatego stwierdziłem, że to jest dosyć realistyczne, zwłaszcza, że mogliśmy to zrobić. Tutaj możecie zauważyć, że z Bayernem przegraliśmy finał, szkoda, nie dużo brakowało. Butsen, 17 bramek, 14 asyst, bardzo dobry sezon właśnie w wykonaniu tego młodego chłopaka. No i też zastanawiałem się, czy nie zmienić formacji, czy coś ulepszyć, kogo zakupić. Oczywiście ten rynek już był dosyć nieznany dla mnie, ale cały czas obserwowałem niektórych zawodników. Tak samo jak ta perełka, Pereira, właśnie do nas przychodzi, 88 overalla, no i zdobywałem mistrzostwo kraju, 34 występy, 80 ponad punktów, więc coś niesamowitego, 85, ten sam Sobajer, ale jednak w meczach przeciwko sobie mieliśmy lepszy bilans, dlatego zwyciężyliśmy, oczywiście przegraliśmy w pucharze Schalke. Tutaj dotarliśmy do ćwierćfinału, przegraliśmy niestety z Pinamą Czekalcie, choć wygraliśmy pierwsze spotkanie, co mi bardzo bolało, że później niestety ta drużyna się rozsypała. No i chciałem powoli już dążyć, żeby wygrywać Ligę Mistrzów, bo patrzcie, 90 Butsen, ten Portugalczyk 92, nasz środkowy obrońca 89. To była drużyna, która powinna walczyć, ale ledwo pokonuje taki Bayern Monachium w swojej lidze. I zastanawiałem się, co jest nie tak. Później zobaczyłem skład Bayernu i tam jak 6 zawodników ma 90 overalla. Ale jak zauważyliście pewnie, w
pewnym etapie FIFA po 2028 roku większość zawodników ma overall ponad 90-88. Oni są mega wymaksowani. Dlaczego? Nie wiem, ale tak właśnie się dzieje. Zdobywamy mistrzostwo. Przegrywamy niestety puchar z Lipskiem, 5-4 po rzuty karnych, ale za to zagramy z Borussią Dortmund finał Ligi Mistrzów, więc miejmy nadzieję, że zwyciężamy. Wygraliśmy, Butsen i właśnie Hostra strzeli bramkę, więc w tym meczu finałowym Ligi Mistrzów niemieckim to my zwyciężyliśmy. 39 bramek naszego Portugalczyka. Butsen także 26 bramek, 11 asyst. Mason 25 bramek. Niesamowity sezon właśnie w wykonaniu tych zawodników. No i kolejny trener, który mógłby tu przejść, niesamowite osiągi mógłby osiągać, ale stwierdziłem, że jeszcze zostaniemy jeden sezon. Powalczymy właśnie o obronę Ligi Mistrzów. Wygraliśmy puchar, wygraliśmy mistrzostwo, więc wreszcie to wszystko odpaliło tak, jak powinno. I znowu zagraliśmy z Borussią. I znowu mieliśmy szansę właśnie zdobyć Ligę Mistrzów. Wygraliśmy 2-0. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, że miło spędziliście te 16 minut. Cześć!